Rola lokalnych grup działania, przede wszystkim aktywizowanie mieszkańców, podtrzymywanie żywotności tych miejscowości, które, w których przez lata tej żywotności nie było, no i wspieranie przedsiębiorczości, a także rozwój infrastruktury takiej małej, lokalnej, służącej rozwojowi obszarów wiejskich. Drugą zasadą podejścia LIDER jest zaprogramowanie, a później realizacja wielosektorowej strategii rozwoju na poziomie lokalnym. Ta wielosektorowość wymaga współpracy partnerów, którzy na obszar patrzą z różnych perspektyw, czyli wymaga zintegrowania działań w obszarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Żeby w pełni wykorzystać potencjał zintegrowanej strategii wielosektorowej, niezbędne jest również podnoszenie kwalifikacji i kompetencji. Między innymi dotyczy to szkolenia przedsiębiorców, aby mogli jeszcze lepiej realizować swoje projekty, które są następnie finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Startup na Start to nasz autorski program wsparcia, a właściwie prowadzenia za rękę osób, które chcą uruchomić działalność gospodarczą. Ktoś przychodzi z pomysłem, chce robić biznes, my sprawdzamy, czy ten biznes jest realny, dokonujemy obliczeń ekonomicznych, pomagamy napisać biznesplan, pomagamy przygotować wniosek, po to, by ta osoba mogła ubiegać się o środki na uruchomienie działalności gospodarczej. Jest moim pomysłem na to, żeby zbudować produkt lokalny w postaci mody na fotografię retro. Nazywam się Marzena Zawal, jestem beneficjentem programu Startup na Start. Po pierwsze, wsparcie merytoryczne, czyli uporządkowaniu biznesu, przełożenie tego na działania biznesowe, nie tylko na pomysł artystyczny i pomóc w zdobyciu środków na zakup sprzętu, co jest bardzo istotne w każdej branży. Byłoby mi trudniej wystartować, ponieważ pomysł rodził mi się przez wiele lat. Moimi klientami są w tej chwili ludzie już z całej Polski. Głównie są to turyści, kuracjusze. Niezwykle opiekuńczo podchodzimy do naszych potencjalnych beneficjentów. Zależy nam na dobrych, rzetelnych wnioskach i sumiennych beneficjentach. Przykładem takiego działania właśnie jest rodzina Czapla ze wsi Pobiel w gminie Wąsosz. Z jednego domu, z jednej rodziny, trzy osoby po kolei w kolejnych naborach uczestniczyły w wnioskowaniu o środki na podejmowanie działalności gospodarczej. Nazywam się Bruno Czapla, jestem z Pobiela i prowadzę działalność związaną z instalatorstwem elektrycznym. Nazywam się Mateusz Czapla, jestem z Pobiela i prowadzę działalność gospodarczą związaną z produkcją pelety. Patrycja Ryznar, jestem z Pobiela i utworzyłam firmę sprzątającą. Pomysł na ten biznes wziął się stąd, że pewnego roku w okresie zimowym zabrakło po prostu peletu od lokalnych dostawców i stwierdziłem, że jeżeli jest taka jakby dziura w tym biznesie, no to czemu by nie spróbować? Na etapie składania wniosków nie miałam wątpliwości. Jak to się mówi, człowiek podejmie decyzję i nigdy nie wie, co dalej będzie. Więc to jest na zasadzie było też ryzyka, aczkolwiek cieszę się, że podjęłam taką decyzję, a nie inną. Zawsze namawiamy beneficjentów do samodzielnego pisania wniosków, bo któż inny niż oni sami wiedzą najlepiej, czego ma dotyczyć ich działalność, w jaki sposób chcą realizować biznesplan. Biznesplan robiony był własnoręcznie, z dużą pomocą LGD. Dużo jest takich właśnie pytań, często nie, jakby dwuznacznych dla człowieka, który nie zajmuje się na co dzień pisaniem biznesplanów. Jesteśmy dumni z tego, bo nie było też łatwo, powiem. Jak samemu człowiek coś takiego zaczyna robić, to naprawdę trzeba się troszeczkę napocić. Z jednej strony lokalna grupa działania jest motorem tej zmian, ale z drugiej strony jest w pewnym sensie jakby instytucją, czyli taką strukturą, lokalną instytucją, gdzie również niezbędne są
przejrzyste procedury, wysoka kultura obsługi lokalnej społeczności, no i oczywiście bardzo dobra komunikacja ze społecznością. Zbliżają się długo wyczekiwane konkursy grantowe. W tym roku to ponad 1 000 000 zł do rozdysponowania w grantach. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa cykl 5 szkoleń w formie tutoriali, które mamy nadzieję pomogą Państwu przygotować wnioski o powierzenie grantu. Czy mieszkańcy dobrze przyjęli tą formę szkolenia? Myślę, że tak, bo wracali bardzo często, kilkakrotnie do oglądania tych tutoriali. My to widzimy po ilości odsłon, ale też bardzo przejmowali się wynikami testów. Dzwonili do nas, żeby zapytać się, czy zdali test. Jeśli dostawali odpowiedź o negatywnej ocenie tego testu, to podejmowali jeszcze raz próbę do skutku. Wkręcili się w tą formę szkoleń i myślę, że ona się przyjęła. Tworząc lokalne strategie rozwoju uczestniczą w tym wszyscy przedstawiciele różnych sektorów i wszyscy wyrażają w ten sposób jakieś swoje potrzeby. Osiągane są jakieś kompromisy, jeśli chodzi o realizowanie tych zadań, przedsięwzięć, które są czasem wielkim wyzwaniem dla tych małych społeczności.